akurat sfaulował synka, co raczej nie cierpi. Może jeden. Ani zero. No to zero. Nie, jeden trafi. Znowu, wiesz. A przede mną prezes, pan Kozłowski, może kilka słów o waszym turnieju na Eblu. Pan opowie, jak tam było. Fantastycznie, klimat fantastyczny, wszystko było super. Które mecze najbardziej utkwiły panu w pamięci? CSKA Moskwa, no i przede wszystkim Kmiki z Rosji. Najlepsze mecze były nasze rozegrane. Graliście z takimi słowami. Tak, i powiem szczerze, że otrzymywaliśmy im kroku, ale niestety czwarte kwarty nie są dla nas najlepsze. Także przegraliśmy w czwartej kwarcie, ale ogólnie było fajnie. No, szkoła dla chłopaków przede wszystkim. I myślę, że coś pomoże to. Tak, bo to musi zapoczątkować. Mogliście wygrać z Kmiki. No, trzy mecze mogliśmy spokojnie wygrać na pięć rozegranych, także to wydaje mi się, że to bardzo dobrze. Brakło tego czegoś, tej pewności przede wszystkim. Jak przygotowania do turnieju w Pawłowicach? No pełną parą, już organizujemy hotele, bazę noclegową przede wszystkim, całą otoczkę. Tak? Będzie to największe wydarzenie w Pawłowicach sportowe? Ja myślę, że nie tylko w Pawłowicach, ale na Śląsku. Jeżeli chodzi o Eibla. Przyjadą? Tak. No to bardzo się cieszę. Myślę, że też tam będę. Nie no, atasze prasowe będzie z nimi, także tutaj. Dziękuję. I raz, i dwa, i z nimi zaproszenie ma. Kto za osobę będzie grał? Tak. Dlatego się dziwię, że z takim kilkim CSKA grali, a tu się męczył z Pogonią. Ja mówię, lecz meczowi nie jest dobry.